Zapraszamy do wysłuchania audycji poświęconej Bitwie Niemeńskiej i zajęciu Wilna w roku 1920. Bitwa Niemeńska, druga po warszawskiej wielka operacja polska, która zapewniła zwycięstwo w wojnie z Rosją bolszewicką, rozegrała się w okresie między 20 i 28 września 20 roku. Jej celem strategicznym było rozbicie wielkiej koncentracji Armii Czerwonej w rejonie Wilna, Grodna, Lidy i Wołkowyska. Z tego rejonu wyruszyć miała nowa ofensywa bolszewicka na linię Wisły. Myślano o niej w Moskwie, że odwróci ponownie szalę wojny na korzyść Rosji lub że przynajmniej wojnę przedłuży. Stało się inaczej. Strona polska ubiegła zamiary nieprzyjaciela. Koncentracja Tuchaczewskiego została rozbita, a jego armie stały się niezdolne nie tylko do natarcia, ale nawet do obrony. Skutkiem było natychmiastowe podpisanie rozejmu w Rydze, zapowiedź upragnionego przez naród polski wysiłkiem żołnierza polskiego wywalczonego pokoju. Audycję dzisiejszą, poświęconą Bitwie Niemeńskiej, opracowaliśmy na podstawie relacji uczestników tych wydarzeń. Oddajemy głos generałowi Stefanowi Brzeszczyńskiemu, ówcześnie dowódcy baterii artylerii sławnej dywizji litewsko-białoruskiej. W końcu sierpnia pierwsza dywizja litewsko-białoruska znalazła się już w rejonie Białegostoku, szykując się do forsowania Niemna, gdzie nieprzyjaciel na gwałt organizował swą pierwszą po klęsce linię obronną. Ja, ranny 2 sierpnia pod Ciechanowcem, tu dopiero dołączyłem do dywizji i objąłem znowu dowództwo 3 baterii. W pierwszych dniach września naszą dywizję zluzowała 3 dywizja Legionów, a my poszliśmy nocnymi marszami na północ, by zapaść po kilku dniach w Lasach Augustowskich, gdzie generał Rydźmigl organizował z wyborowych jednostek grupę operacyjną do akcji na głębokie tyły bolszewickie. Skład tej grupy: pierwsza dywizja Legionów, pierwsza dywizja litewsko-białoruska, 2. i 4. brygada kawalerii i samodzielny baon majora, lekarza Matczyńskiego. Dla naszej dywizji był to zaszczyt nie byle jaki, ale chyba zasłużony. Byliśmy przecież jedyną dywizją w swoim rodzaju. Dywizja powstała na przełomie 18 i 19 roku z samorzutnie zorganizowanych ochotniczych oddziałów samoobrony synów naszych ziem kresowych, Polaków, z Białorusinów, Litwinów, Tatarów, a nawet Łotyszów. 23 września o brzasku dnia ruszyła grupa ku granicy litewskiej, która przekroczyła po krótkiej walce i skierowała się na wschód. Szliśmy ubezpieczonym forsownym marszem po Wydmuchowie, porośniętym z rzadka karlowatymi laskami. Nogi piechurów grzęzły w piasku, mełły go kola armatnie, a tu wciąż pokrzykiwania dowódców. Nie spać, wyciągać nogi. Późnym popołudniem następnego dnia, po przejściu mostu na Niemnie pod Druskinikami, zdobytego przez naszą kawalerię, pierwsza legionowa z 4. brygadą kawalerii poszła na północny wschód, dużym półkolim na Lidę, a pierwsza litewsko-białoruska z 2. brygadą kawalerii i baonem Matczyńskiego na południowy wschód na Porzecze, gdzie przybyliśmy wieczorem po uprzednim oczyszczeniu przez kawalerię wsi z jakichś oddziałów bolszewickich. Zmęczenie było takie, że spaliśmy gdzie kto przykucnął, mimo dokuczliwego deszczyku. 27 września po krótkiej walce o Wasiliszki miński pułk piechoty podpułkownika Adamowicza, pchnięty pospiesznie celem przecięcia szosy, zdążył zagarnąć niemal bez walki wycofujący się na Lidę sztab wielkiej jednostki bolszewickiej wraz z jej dowódcą, kilka dział, szpital polowy i kupę taborów. Baon Matczyńskiego został w Wasiliszkach jako osłona, a wileński pułk piechoty majora Bobiatyńskiego, także lekarza z zawodu, i z moją 3. baterią przybył do lasów Papierni dopiero późnym popołudniem i zaczął się natychmiast okopywać na południe od Papierni wzdłuż drogi leśnej aż do szosy. Pułk miński okopał się na polach na południe od szosy. Pod wieczór przyszła wiadomość od 2. brygady naszej dywizji, że szosą na Lidę ciągnie długa kolumna bolszewicka. Już dobrze po 1:00 w nocy melduje goniec od placówki nad rzeką Lebiotką.
Idą bolszewicy. Słychać turkot kół na szosie. Zaraz poszło po linii. Idą. Smatry w oba. Chyba w godzinę później usłyszeliśmy jakiś poszum w lesie, choć noc była bezwieczna. Kazałem załadować działa kartaczem i nagle dalekie, przeciągle hurra, hurra i cisza. Po jakimś czasie słyszymy trzask łamanych gałęzi, jakby stado bydła pędzono po lesie. Od strony pułku mińskiego doszedł nasz jazgot CKM-u. Nagle przeraźliwe hurra, nieprzyjaciel przeszedł do natarcia, a moja bateria bezsilna. Ścichł ogień, zakotlowało się, krzyki, przekleństwa, walka na kolby, bagnety i pięści. Tu i tam w ciemności przemieszali się bolszewicy z naszymi. Uff, pierwsze natarcie odparto, a nawet na północnym skrzydle nasi przesunęli się o jakieś 200 metrów naprzód. Kompanie odwodowe weszły do linii, by wyrównać straty i znowu jakiś czas walka ogniowa. Gdzieś już nad ranem nowe hurra! Na sztyki! I nowy atak. Jakiś czas szła zawzięta walka na miejscu, szczególnie bliżej baterii strzelającej na tyły bolszewickie. Bliżej szosy, gdzie do nacierających dołączyli ci, co już się przerwali na polach, poczęto powoli spychać wilniuków na północny wschód, zagarniając w ciemności wielu z nich. Z brzaskiem dnia walka zaczęła zacichać, a około 8 ustała zupełnie. Późnym rankiem zaczęto zbierać zabitych i rannych, tak naszych, jak i bolszewickich, i obliczać straty. Brygada wzięła do niewoli kilkuset bolszewików, a zabitych i rannych naliczono znacznie więcej. Wzięto ponadto kilkanaście dział i sporo taborów. Własne straty nie przekraczały 30% strat bolszewickich, a wciąż dołączali zagarnięci i zablokani w lasach. Grupa operacyjna generała Śmigłego spełniła swe zadanie. Zrolowała obronę bolszewicką na Niemnie, oszczędzając życie tysięcy naszych żołnierzy. Lasy pod Papiernio otrzymały odtąd nazwę Krwawy Bór. Mówił generał Stefan Brzeszczyński. Mówi Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.